grudniu 2007 roku powołana została do życia Spółka Kolei Dolnośląskich. Od tamtej pory minęło już 15 lat i właśnie z tej okazji postanowiliśmy wspólnie przygotować tą wystawę, na której się znajdujemy. Ta wystawa jubileuszowa, znajdująca się w gmachu głównym Muzeum Miedzi, to podwójnie, z jednej strony podsumowanie tego krótkiego, lecz owocnego okresu dla Kolei Dolnośląskich, a z drugiej strony przybliżenie tego procesu rozwoju tej spółki. Na wystawie będzie można zobaczyć między innymi różne elementy sprzętu kolejowego, pamiątki, zdjęcia, a także specjalnie na wernisaż i na cały czas trwania wystawy będzie można podziwiać nasz legnicki dworzec z klocków Lego, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Oczywiście ważnym elementem tej spółki Kolei Dolnośląskich są oczywiście ludzie, tak? Ludzie, którzy każdego dnia budują, pracują przy powstawaniu i przy rozwoju tej firmy. I zawsze dla Kolei Dolnośląskich te osoby, ci pracownicy są najważniejsi. Wystawa 15 lat Kolei Dolnośląskich, wystawa jubileuszowa, znajduje się w gmachu głównym Muzeum Miedzi, wejście od ulicy Świętego Jana. Wystawa będzie trwała właśnie od października do marca 2024 roku. Wernisaż odbędzie się w piątek, czyli 13 października o godzinie 18.